Narodziny monarchii stanowej. To jest nasz następny temat. Monarchia stanowa jest to ustrój, który w średniowieczu się wykształcił, ale zanim powstała monarchia stanowa, bardzo popularnym ustrojem, sposobem sprawowania władzy była monarchia patrimonialna. Zobaczmy, jak ona funkcjonowała. Na przykład polski pierwszy system rządów w czasach pierwszych piastów to właśnie monarchia patrimonialna między innymi w Polsce, no bo w wielu krajach się taki ustrój przyjął. Jak on wygląda? Monarchia patrimonialna, słowo patrimonium można przetłumaczyć jako ojcowizna, pater, czyli ojciec. Monarchia to oczywiście taki system władzy, gdzie mamy jakiegoś władcę, który jest królem, księciem. No i tutaj monarchia patrimonialna, połączenie tych dwóch słów oznacza, że ten król albo książę traktuje swój kraj jako swoją własność i przekazuje przed swoją śmiercią przekazuje ten kraj swojemu potomkowi jako ojcowiznę jego, czyli stąd patrimonialna, prawda, czyli taka właśnie przekazywana z ojca na syna władza w państwie. No i państwo jest, tak jak powiedziałem, traktowane jako własność prywatna dynastii rządzącej, a więc skarb państwa jest utożsamiany ze skarbem po prostu tego władcy, jego osobistym. W monarchii patrimonialnej, tak jak tu widzimy, władca był tym najważniejszym człowiekiem rządzącym, o wszystkim decydował w kraju. Była też grupa uprzywilejowanych ludzi. To byli najwyżsi duchowni, biskupi między innymi. To byli rycerze, czyli osoby, które walczyły, wywodziły się wcześniej z drużyny, na przykład w Polsce wojowie stawali się rycerzami. I możnowładcy, możni, czyli najważniejsi ludzie z kręgu tutaj władcy, jego doradcy, jego najważniejsi urzędnicy. To była grupa uprzywilejowanych. Drugą grupą w społeczeństwie monarchii patrimonialnej byli poddani, czyli ludzie, którzy musieli wykonywać czynności na polecenia płynące właśnie od tej grupy uprzywilejowanych. To byli przede wszystkim mieszkańcy osad, grodów, no i mieszkańcy wsi, czyli taka ludność służebna, można powiedzieć. Oni pracowali ciężko na utrzymanie całego kraju, no i też na utrzymanie tych uprzywilejowanych. Czyli w początkach historii państw średniowiecznych mamy podział tak naprawdę na dwie grupy społeczne, na grupę uprzywilejowanych i na grupę poddanych. Oczywiście ci uprzywilejowani się dzielą na mniejsze grupy, poddanych też moglibyśmy podzielić, natomiast generalnie jest to podział na takie dwie kategorie, jeżeli chodzi o społeczeństwo w monarchii patrimonialnej. Mamy też tej monarchii seniorów, czyli tych, którzy posiadają ziemię, i mamy wasali, czyli tych, którzy od seniora otrzymują ziemię we władanie w zamian za posłuszeństwo, za wierność, za oddanie. No a z drugiej strony wasal też otrzymywał oprócz ziemi opiekę tegoż seniora. O tym już się uczyliśmy, to przebiegało na zasadzie właśnie hołdu lennego, aktu komendacji lub też inwestytury, jeżeli wasalem był człowiek duchowny. No więc tutaj mamy po prostu feudalizm, prawda? Feudalizm, czyli ten sposób rządzenia oparty na posiadaniu ziemi i zależnościach z tą ziemią związanych. I taki system zależności istniał przez pierwsze wieki średniowiecza, mniej więcej do średniego średniowiecza, prawda? Czyli tutaj tak to wyglądało. Natomiast mamy dzisiaj się uczyć o monarchii stanowej, czyli o innym ustroju, który wypierał w wielu miejscach w Europie monarchię patrimonialną. Dlaczego doszło do powstania tego ustroju monarchia stanowa? Przede wszystkim dlatego, że wykształciły się w społeczeństwach średniowiecznych państw cztery stany społeczne, cztery grupy ludzi, którzy byli wyposażeni w podobne obowiązki wobec państwa i też byli wyposażeni w podobne prawa. Te cztery stany społeczne to cztery grupy, które pewnie już kojarzysz, czyli pierwszy stan, załóżmy, to duchowieństwo, drugi to rycerstwo, trzeci to mieszczaństwo i czwarty stan to chłopi, nazywani też stanem kmiecym. Kmieć to po prostu chłop, inaczej nazywając. Czyli mamy cztery wyraźnie zarysowane grupy społeczne. Co to znaczy wyraźnie zarysowane? To znaczy, że każda z tych grup ma właśnie odrębność, jeżeli chodzi o prawa i obowiązki, czyli inny system prawa,
Inny system praw mają rycerze, inny mieszczanie, inni chłopi, a inni jeszcze duchowni. I tak samo inne obowiązki mają. Więc następuje tutaj wyodrębnienie tych czterech grup, wyodrębnienie stanów. Poszczególne stany po prostu żyją inaczej, podlegają innym zasadom, inaczej płacą podatki, w sensie w innej wysokości, lub nie płacą wcale, jeżeli są zwolnieni z tych podatków, mają więcej lub mniej obowiązków, czyli te stany zaczynają być po prostu różnorodne i zamknięte, czyli pomiędzy niektórymi stanami nie da się przemieszczać ludziom, nie mogą się zmieniać stanów niektórzy ludzie, na przykład chłopi bardzo trudno mają zmienić swój stan, ciężko jest im zmienić swój stan, więc tutaj jest duża odrębność, jeżeli chodzi o te cztery grupy. I to właśnie spowodowało powstanie, ta odrębność i kształtowanie się tej odrębności sprawiło, że powstało między XI a XIII wiekiem, w zależności od kraju, powstało społeczeństwo stanowe, czyli w poszczególnych krajach takie społeczeństwa stanowe się tworzyły, powstawały. Co to znaczy społeczeństwo stanowe? To znaczy takie społeczeństwo, które właśnie podzielone jest na te cztery grupy i każda grupa zaczyna żądać dla siebie jakichś praw, zaczyna żądać dla siebie zwiększenia swojej ważności w społeczeństwie, w państwie, albo zaczyna żądać dla siebie zwolnienia z jakichś obowiązków, czyli żądać na przykład immunitetów lub przywilejów. I teraz mamy ludność miejską. To jest ludność, która jest, można powiedzieć, czymś nowym, bo o ile stan rycerski powstał właśnie z wojowników, duchowieństwo powstał oczywiście wraz z przyjęciem chrześcijaństwa przez poszczególne kraje, o ile stan chłopski też istniał w zasadzie od zawsze, bo przecież ktoś musiał produkować jedzenie, o tyle ludność miejska jest to coś nowego w pewnym sensie, dlatego że miasta zaczęły się tworzyć z grodów, z osad. Czym one się różniły? No tym właśnie się różniły, że ludność miast zdobywała po prostu prawa dla siebie. Wszystko to się wiąże też z pojęciem lokacji, lokacji miast, lokacji na przykład na prawie niemieckim. Taka w Polsce lokacja się odbywała, w ten sposób się odbywała często. Więc tutaj podczas lokacji zasadzca, czyli ten człowiek, który organizował lokację, obiecywał kolonistom, tym, którzy przybywali na jakiś teren, żeby stworzyć nowe miasto, obiecywał im jakieś prawa, na przykład zwolnienie z podatków, czyli wolniznę, na przykład udział w sądach później w mieście, w tej właśnie ławie, która rozsądzała różne spory, na przykład obiecywał jakieś zwolnienia też finansowe dla rzemieślników chociażby, dla produkujących różne rzeczy, czy też monopole, czyli mógł obiecywać też wyłączność dla tego miasta na produkcję danego produktu. Więc tutaj rozwój miast, rozwój lokacji spowodował, że grody stawały się miastami, a ludność z grodów stawała się nowym stanem właśnie, stanem mieszczańskim, który miał swoje ambicje, który miał swoje żądania. Powstawały miasta, które miały swój własny samorząd, czyli miały swoje własne organy władzy, na przykład wójta, a jeżeli mieszczanie byli na tyle bogaci, że mogli wykupić ziemię, na której miasto istniało, to wtedy mieszczanie mogli, niezależnie od seniora, który był właścicielem wcześniej tej ziemi, mogli ustanowić własnego rządzącego, czyli najczęściej to był burmistrz, czyli Burgmeister z języka niemieckiego, po polsku, znaczy z języka niemieckiego słowo w naszym języku to właśnie burmistrz, więc mogły być też władze zupełnie samorządowe w takim mieście, niezależne od władzy seniora, który całe miasto mógł zbudować, ale mieszczanie mogli potem wykupić to miasto z jego rąk i samemu się rządzić. Mamy sądy miejskie, o których wspomniałem, ławę miejską, czyli własne prawo, jeżeli chodzi o karanie osób, które złamały to prawo, czyli egzekwowanie prawa i własny system prawa obowiązujący w mieście. Istniała też nobilitacja, czyli to czego brakowało wcześniej, a więc nobilitacja, czyli awans społeczny. Można było dołączyć do stanu mieszczańskiego, awansować ze stanu niższego jakiegoś, czyli na przykład ze stanu chłopskiego. Czyli mamy możliwość awansu, no i tutaj też się wiąże z tą ludnością miejską, średniowieczną, takie słynne zdanie, które charakteryzuje ten stan bardzo dobrze. Powietrze miejskie czyni wolnym. Czyli to znaczy, że ludzie w miastach mieszkający są niezależni od nikogo, są wolni. W
przeciwieństwie na przykład do chłopów, którzy są poddanymi rycerzy, poddanymi króla, księcia, muszą odpracowywać pańszczyznę, muszą rentę feudalną tutaj spłacać, wykonywać, więc mieszczanie są często zwolnieni z tych wszystkich rzeczy, są rzeczywiście wolni. A, jeszcze jedna rzecz, chłopi nie mogą się w pewnym momencie też przemieszczać swobodnie, nie mogą zmieniać miejsca zamieszkania, a mieszczanie mogą w zasadzie robić co chcą. Więc tutaj powietrze miejskie czyni wolnym, czyli jeżeli jesteś mieszczaninem, jeżeli mieszkasz w mieście, to jesteś rzeczywiście wolny w przeciwieństwie do na przykład chłopów. Czyli to pojawienie się tej nowej grupy mieszczan sprawiło, że oni zaczęli dla siebie żądać też coraz większej ilości praw. I to był kolejny krok w stronę właśnie monarchii stanowej. Te żądania poszczególnych grup społecznych, czyli właśnie mieszczan, żądania duchownych, żądania rycerzy, możnowładców, żądania zwiększenia ich praw, wyodrębnienia ich jeszcze bardziej w społeczeństwie, zaowocowały powstaniem w poszczególnych krajach tak zwanych zgromadzeń stanowych. Zgromadzenie stanowe, jesteśmy już blisko monarchii stanowej, mamy na razie zgromadzenie stanowe. Zgromadzenie stanowe, czyli to jest jakiś taki organ, który ma być reprezentacją jakiegoś stanu społecznego albo kilku stanów społecznych, czyli jakiś nowy organ władzy. Do tego dążono, żeby powstał nowy organ władzy, który będzie miał trochę władzy od króla czy księcia i będzie mógł z tym królem lub księciem współrządzić państwem, a ten organ władzy będzie złożony z przedstawicieli jakiegoś stanu społecznego albo kilku stanów społecznych. Jak doszło do tego, że powstały takie zgromadzenia stanowe? No, dzięki temu one powstały, że władca, chcąc uzyskać przychylność poszczególnych stanów w jakichś sprawach, zaczął wydawać przywileje generalne. Przywileje generalne, czyli dla całego stanu. Nie dla jednego miasta, nie dla mieszkańców danego obszaru w państwie, tylko dla wszystkich ludzi z danego stanu mieszkających na terenie kraju. Czyli na przykład dla wszystkich rycerzy, albo dla wszystkich mieszczan, albo dla całego duchowieństwa mieszkającego na terenie jakiegoś kraju. To są przywileje generalne. I taki pierwszy przywilej generalny wydał Alfons I, władca Leonu, który na terenie dzisiejszej Hiszpanii, który w 1188 roku wydał przywilej generalny nazywany Wielką Kartą Leonu. To był przywilej, który mówił o tym, że w przypadkach na przykład nowej wyprawy wojennej, w przypadku jakichś przedsięwzięć królewskich, władca musi zapytać się właśnie przedstawicieli stanu o zgodę, na przykład żeby nałożyć podatki na właśnie wojnę. Musi zapytać się biskupów, musi zapytać się rycerzy, czyli tutaj przedstawicieli dwóch stanów musi się pytać o pozwolenie. Czyli mamy pierwszy przywilej generalny, no i w związku z tym powstaje zgromadzenie stanowe na terenie właśnie dzisiejszej Hiszpanii, które zgadza się lub nie na przykład nowe podatki władcy. I to zgromadzenie stanowe nazywało się na terenie Hiszpanii Cortesami, Cortesy. Tak naprawdę już teraz możemy powiedzieć, że zgromadzenie stanowe to tak naprawdę dzisiaj nazywa się coś takiego parlamentem po prostu, czyli Cortesy. To jest, można powiedzieć, że taki pierwszy parlament na terenie Hiszpanii. Zresztą do dzisiaj parlament hiszpański nazywa się Cortesy właśnie, tak się nazywa parlament hiszpański, czyli mamy pierwszy przywilej generalny w Europie, który doprowadza do tego, że powstają Cortesy, czyli organ władzy współrządzący z królem w określonych sytuacjach. Czyli tutaj konkretnie chodziło o zgodę na uchwalenie nowych podatków przez króla w przypadku na przykład nowej wyprawy wojennej. I za tym przykładem idą kolejni władcy i kolejne społeczeństwa z innych państw. Na przykład w Anglii, rządzący Anglią w wieku chociażby XIII Plantageneci przeżywają kryzys po trzeciej krucjacie, czyli pod koniec wieku XII. Ta krucjata miała miejsce, to są lata 1189-92. Ryszard Lwie Serce brał w tej krucjacie trzeciej udział. Ona się zakończyła z zajęciem Cypru, ale no, jak pamiętasz, nie udało się tej krucjacie zdobyć Jerozolimy ponownie. Czyli mamy kryzys w Anglii, również finansowy. No i w związku z tym kolejny władca
Jan bez ziemi w 1215 roku w Anglii decyduje się znowu na wydanie takiego przywileju generalnego, podobnie jak to miało miejsce w Hiszpanii, czyli raczej w Leonie, w Królestwie Leonu. Wtedy, no to w Anglii w 1215 roku król Jan bez ziemi wydaje przywilej generalny nazywany Wielką Kartą Swobód, po łacinie Magna Carta Libertatum. To jest przywilej dla przede wszystkim rycerstwa. To jest przywilej, który tworzy Radę Królewską, czyli to jest ta reprezentacja właśnie stanu w Anglii. Rada Królewska, która ma być teraz ciałem współrządzącym, organem współrządzącym razem z królem. I dzięki temu dokumentowi, właśnie Wielkiej Karcie Swobód, kilkadziesiąt lat później w Anglii mógł powstać pierwszy angielski parlament. I stało się to w roku 1264. Czyli mamy powstanie angielskiego parlamentu, pierwszy w historii parlament. I tutaj tym człowiekiem, który stworzył ten parlament, był Szymon de Montfort. Od tej pory mamy parlamentaryzm angielski, czyli król. Od tej pory musi w sprawach na przykład podatkowych liczyć się ze zdaniem parlamentu, czyli reprezentacją stanu społecznego, rycerstwa i duchowieństwa, bo duchowieństwo też dołączyło do tego parlamentu. Czyli mamy tutaj reprezentację dwóch stanów. Później jeszcze też mieszczanie zabiegali o to, żeby dołączyć do tego parlamentu. Czyli mamy tutaj parlament angielski złożony z dwóch izb, z dwóch części, można powiedzieć, Izba Lordów i Izba Gmin. Tak też do dzisiaj zresztą parlament angielski funkcjonuje i tak samo nazywają się te dwie izby, Izba Wyższa, Izba Niższa parlamentu angielskiego. 1264, data do zapamiętania, tak samo jak Wielka Karta Swobód, bardzo ważne wydarzenie, 1215 rok, Jan bez ziemi, też do zapamiętania. No i jeszcze jeden kraj zostaje nam do omówienia, jak dążył, jak wprowadził monarchię stanową. Zaczęło się od rządów Filipa IV Pięknego, za jego panowania, można powiedzieć, że nieco wzorując się właśnie na przykładzie angielskim, Filip IV Piękny w 1302 roku pozwolił na zwołanie parlamentu francuskiego, który nosił nazwę Stanów Generalnych. Stany Generalne, bo reprezentacja trzech stanów. Stany Generalne, no bo to reprezentacja generalna, czyli mieszkańców całego kraju należących do tych trzech stanów. Te trzy stany to stan duchowny, stan szlachecki i mieszczański, nazywany stanem trzecim po prostu. Ten parlament francuski, Stany Generalne, nieco straciły na znaczeniu w kolejnych wiekach. Później w XVII wieku zupełnie przestały być zwoływane, ale odegrają te Stany Generalne niebagatelną rolę podczas rewolucji francuskiej, tak zwanej wielkiej, pod koniec XVIII wieku, ale widzimy, że rodowód tego organu władzy to początek wieku XIV i Stany Generalne. Czyli musisz zapamiętać, że Stany Generalne to nazwa na parlament francuski. Więc pozostaje nam tylko na końcu jeszcze wyjaśnić, czym jest w takim razie monarchia stanowa. Co to jest? Jest to taki sposób rządzenia, taka forma rządów, kiedy król dzieli się swoją władzą z przedstawicielami stanów. A przedstawiciele stanów, ponieważ nie mogą pytać się wszyscy o zdanie, no bo są rozproszeni ci przedstawiciele stanów po całym kraju, trudno się komunikować, więc oni tworzą jakąś reprezentację swoją, wybierają spośród siebie przedstawicieli, czyli przedstawiciela na przykład przedstawicieli mieszczaństwa, przedstawicieli duchowieństwa, przedstawicieli szlachty, czyli rycerstwa. I ci przedstawiciele tworzą parlament. Parlament, Kortezy, Stany Generalne, jak zwał, tak zwał, w zależności od kraju. I oni współrządzą, reprezentując swoje stany, współrządzą państwem, pozwalając lub nie królowi w określonych sytuacjach na pewne działanie, na przykład na uchwalenie nowego podatku. Czyli monarchia stanowa, współrządy króla i reprezentacji stanu lub stanów, czyli mamy tutaj początki parlamentaryzmu i ten parlament początkowo jeszcze nie ma takich dużych uprawnień, ale już współrządzi razem z królem, czy z księciem, czy z cesarzem, już współrządzi w państwie. Stąd nazwa tego ustroju, tej formy rządów, monarchia, czyli król albo książę, ale też
mamy drugie słowo, monarchia stanowa, a więc też widzimy, że przedstawiciele stanów mają też wpływ na rządy w danym kraju.